Wow, koniec. Ale jak się umiejętnie to wszystko połączy, to wychodzi naprawdę fajna kombinacja. Znaczy wiesz, animacja może wyjść, nie? Tylko że... Czy to naprawdę daje ci tak dużo satysfakcji, jak na przykład rozerwanie kogoś w pół? Nie. No nie, ale to byliśmy w duszy wojownika. Gdzie no. Nie było tak rozbudowane jak systemu kombosów, tak na... Nie. Nie, nie! Był bardziej rozbudowany niż ten, bo korzystał z drugiej broni. No, gdzie druga broń tutaj naszą była zależna od nas. Tutaj naszą drugą bronią jest albo Elika, albo Rewica. Jakkolwiek szowinistycznie by to brzmiało, naszą drugą bronią jest Elika. W ogóle tutaj, mówiąc o Elice, to nie można powiedzieć niczego innego jak treści szowinistyczne. Ona jest AI, ona jest naszą drugą opcją w ataku, ratuje księcia, spowodowała problemy. Znaczy no, nazywaj to jak chcesz. Nie do ciebie będą mieć problemy, nie do mnie. Albo do człowieka, który ma ksywkę Savalion TV. To no też tak. Bierzmy pod uwagę. Bardzo dużo ludzi uważa, że Savalion TV to jest jedna osoba o czterech innych głosach. Dokładnie. Ktoś wiesz, powie, że zobaczył wszystkie filmy, prawda, powiesz, Savalion, użytkowniku Savalion TV, tak? Ewentualnie po prostu pisze użytkownik, nie? Savalion TV. Znaczy nie, to ja bym proponował pisanie po prostu kanał. Kanał Savalion TV, bo jesteśmy kałem. Kanałem, nie kałem. Z nas taka kanalia, widzisz? Łaaa! Marał! Czym jest Ormazd? Czy to nie ten Bóg może cały tych ciemności? Może? Nie, Bóg ciemności to Ahriman. Ahriman? Tak. Okej. Okay. Ahriman. Dobra, więc trzeba pozbierać trochę tych kulek, żeby nasza Elika się tam lepiej poczuła. Tak. Musimy leczyć jej PMS. Więc wracamy na początek. That was... Genius. To było genialne z mojej strony. No wiem, wiem. Możemy wybrać nowy cel, ale wydaje mi się, że musimy zostać tu i pozbierać... Co najmniej 45. Pozbierać kulki. Sądzisz? Co mówisz? Co najmniej za 45 trzeba pozbierać tych kulek. Albo wszystkie. Chyba trzeba pozbierać właśnie 60, żeby dostać się dalej. Ale one są tak porozrzucane, że... Myślę, nie, z tego co pamiętam, to chyba nie zbierałem wszystkich. Nie, ja grałem to naprawdę dawno, to było 5 lat temu, tak? Tak. Więc no... Nie, tutaj już chyba nie trzeba będzie iść, bo zobacz, tutaj nie ma kulek. Ja wiem, ale zrobiłem błąd. To też. W każdym razie... Wielką zaletą Prince of Persia jest to, że po prostu zlikwidowałeś bossa, no teraz masz nagrodę w postaci przyjemności, wielkiej przyjemności pohasania sobie po... No tak. Tam, gdzie na przykład w poprzednich częściach po prostu był wszędzie przeciwnik, tak? Tak tutaj zabijesz jednego, znaczy tam... Nie chcę wskakiwać na ścianę, ty... Dobra. Zabijesz, no tam unieszkodliwisz go, tak? I możesz sobie hasać do woli. Człowieku, masz cały tutaj etap sobie do poskakania i okej, okay, zrób z tym, co chcesz, nie? Tak, pod warunkiem, że zbierzesz tam kulki. Dokładnie. To jest naprawdę fajne, bo można się nieźle pobawić i pozwiedzać teren, można postawić sobie jakieś wyzwanie, nie? Na pewno, albo tak. Albo kombinować jak gdzie przejść. Wiesz, twórcy na pewno zrobili tak, że wiesz, te kulki jak losowo tego nie poumieszczali, prawda? To, tak. To jest w odgórnych... Oczywiście w niektórych miejscach zdobycie kulki powstrzymuje nam to, że nie mamy danej mocy, ale... Jeszcze. Tak, ale oczywiście można wrócić, pozbierać pewnie. Wszystkie, absolutnie wszystkie kulki mi się chyba... Nie pamiętam, czy udało mi się, czy nie, czy to nie było przypadkiem wymagane do czegoś. Spoiler, do czegoś. Znaczy wiesz co, jakaś po prostu ilość tego, a nie, że wszystkie. Mhm. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Musimy gdzieś wrócić się tędy, znowu przejść się po tej wieży, tym razem uzdrowionej. Oczywiście dzięki temu odblokowujemy nowe możliwości przejścia tego. Wow, myślałem, że zginę przez to, że książę znowu źle interpretuje moje polecenia. To czasem się zdarza. Dobra, to ja znowu... Sef sobie tam pogada trochę przez telefon komórkowy.
Przez smartfona. Okej, czyli jeszcze tutaj coś mamy. Mamy coś jeszcze tu, z tego co patrzę. Co jeszcze patrzeć potrafię. Znaczy nie trzeba trzymać cały czas RP. No i dobra, z tego co widzę tam coś jeszcze jest. Tutaj by się przydało pójść. Tylko nie wiem jak tam dotrzeć, cholera. Trzeba by... Aha. Chyba już mniej więcej wiem jak. Tak, tylko że tak nie doskoczę. Musimy się dostać tutaj na górę. Że będzie z tym problem niestety. Tutaj na tą wyższą górę. Byśmy się dostali. Tutaj jest jakaś ikonka mocy konkretnej. Ho. No dobra, nie wiem jednak. Tam się... A nie, tutaj miałem iść, no tak. No to skaczemy sobie tu. Po drugiej stronie mam nadzieję, że Prince dorwie? Nie dorwie. No, cholero. Tu. No. No i super. Okej, B. I jedziemy dalej. Okej, czyli tutaj też trzeba będzie się dostać. Hop. Ej no, klikałem Y i to mi nie pomogło. No cześć. No hej. Trzymaj. Ja. Otóż chyba znalazłem odpowiedź, dlaczego nie wychodzą nowe części Prince of Persia. To odpowiedź nazywa się Assassin's Creed. W końcu, no, w sumie tak. Jak się ma jedną rzecz, z której można zarabiać, to po co im marnować czas na drugą? Czyż nie? Ale wiesz, no, na pewno fani no Prince'a oni, chcieliby, nie? Oni zrobili to już to, co chcieli z Prince'em, wydając zapomniane piaski. Czyli zniszczyli go konkretnie. Zniszczyli im twarz. To na pewno, twarz konia nie pomogła. Niestety nie wyszedł z tego z twarzą. O, o matko. Tędy sobie nie pójdziemy. Ty już tu byłeś, prawda? Tak. Pozbierałem trochę części i trzeba... Czemu mi tego nie powiedziałeś wcześniej? Trzeba umiejętności tutaj mi robić. Znaczy w sensie, że... Unit skills, wiesz co, dzięki, że mi to wypomniałeś. Dzięki, naprawdę. W sensie, że... Zawsze wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Cicho. Gdzie mogę teraz pójść? Wygląda to, że pójdę tam, gdzie jest przeciwnik. A wiesz co? A ja bym proponował załączyć ci mapę i włączenie GPS-a. No może... Wiesz co, myślę, że zaraz się gdzieś znajdziemy nawet bez GPS-a. To jest tyle fajne, że eksplorując teren można dojść gdzieś. O, tam chyba można. Wydaje mi się, że faktycznie masz rację, że nie trzeba zbierać wszystkiego, czego ci każą, że nie trzeba tych 60 wszystkich zbierać. Tak. Dobra. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, w morze. To był zły atak. Znowu zły atak. Aaaa! Chodź tu, LK. Ja, zobacz, jeden kombos, a zabiłem go jednym kombosem. Lol. Wow, mi się to podoba, naprawdę mi się to podoba. A, to już wiemy. Arimon, tak, okej. Ormazd's power. Tak, tędy można przejść. Okay. Bardzo ekwilibrystyczny sposób, ale what? What the fuck? Nie, tam, zobacz, tam trzeba było przebiec, tylko że jest ta... Zaraz sprawdzimy, czy to nam w czymkolwiek przeszkadza. No bo to jest tak, jakby było zaschnięte. Widzisz? No. Si. No, więc wygląda na to, że możemy się dalej dostawać. Nie potrzebujemy żadnych powerów, power-upów. Wujków z Australii, której już nie ma. A nie, well.
potrzebna jest nam... Well, fuck it! Wygląda na to, że potrzebujemy po prostu iść w inne miejsce. Czytaj tu. No dobra. Bo czasami zobaczcie, w jednej lokacji takiej jest tylko 45 cośków. Trzeba zebrać jeszcze, tutaj trzeba zebrać jeszcze 4 cośki i tam 30. Tu jest jeden cośek. Teraz, od teraz to nie będą światełka, kulki, tylko to będą cośki. Cośki, okej. Okay. Cośki, monte firmy coś. O matko. Jeszcze tylko 3 cośki. Myślę, że widzowie się przyzwyczaili do tego, że jak słuchają mnie, jak oglądają moje serie, to należy przygotować... Wody dużo. Dużo wody, wody, wody. Be ready! Are you ready? Rock and roll. O, tam jest dużo tych cośków. Cośków. Ucz. Ale nie zamierzam się teraz tam wracać. No niestety. No. W ogóle zauważyłeś, że powtarza się jeden motyw muzyczny? Wiesz, jakoś nie przepadam tutaj za soundtrackiem tego, bo gdyby był jakiś fajny, to zapewne bym go zapamiętał i bym go sobie kombinował w jakimś sposób. Ja mam, chcę sobie kupić ścieżkę dźwiękową z okami. To jest coś, co zawsze chciałem sobie kupić i dalej sobie kupić. A ja chcę sobie kupić ścieżkę z DMC, bo tylko, że wiesz co, chciałbym tą... Kombi Christa razem, co to jest w grze, tak? Czyli na przykład Gotta Go jest zamieniony po prostu na Tic Tac Bubble Dean. Kombi Christo. Kombi Christo, fajna nazwa zespołu, tak by the way. No, jest gorsza. Muszę iść po jeszcze jednego coś. Chociaż nie. Po tego cośka będziemy mogli się wrócić, później jak tu będziemy wracać, żeby dojść do lokacji. Tak. Myślę, że... Jeszcze jeden patch tam jest. Zrozumieliście mój porąbany tok myślenia. O, ja mam teraz telefon, ale sobie ściszę. Nie, ja nie wychodzę. O! Przez przypadek znalazłem cośka. Ale to było zupełnie przypadkowe, tak? Uwierzcie mi. Uwierzcie mi. To nie był mój skill. Tak, teraz... Bo ja ponoć nie mam umiejętności. Ha! Więc... nie, ale ogólnie teraz kminię, że dużo lepiej robi mi się zagrajmy we dwóch. Wiesz, mi też, bo na pewno, wiesz, mając ciebie u boku jest dużo fajniej, bardziej, no... Jest po prostu bardziej, okej? Okay? Jest po prostu bardziej i jest... Co? Co? What the fuck? Jest weselej, na pewno jest więcej rzeczy do powiedzenia i możemy sobie robić kawały. Kawały-ły? Kawały-ły. Hue-hue? Dla zbały, hehehe, zbała, hehe. Boże, why so hard? Sorry, ale po prostu do liceum zaczynają przenikać teksty z gimbazy. To chyba nasza sprawka. Litbazo! Jenkins. A, to chyba nie to powinienem zrobić. Nie, po lewej była ściana. Ano. I to jest tak ładnie wszystko pokazane, ale ja lubię łamać zasady. O. Kuźwa! Kącik muzyczny. No zagrajmy, już powinno pójść. My my w każdej serii okej. Ucz. Zapominam ciągle. W każdej serii mamy jakiś moment, gdzie po prostu musimy wybuchnąć w karaoke mood. Och, Ania dzwoni. O, dobra. Teraz wyjdziesz chyba. Chyba tak, teraz już muszę wyjść. Dobra. Wyjdź. Powodzenia. Dzięki. Chodź beze mnie, okej? Tak, dobrze. Nie no, poczekam na ciebie chyba. No mogę gadać. Więc mamy sobie pnącza. O! I wygląda to, że idziemy w dobrym kierunku, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, jesteśmy w dobrym miejscu. I... Pnączy, tak za bardzo to... Szlak by to trafi. Naprawdę książę się mnie nie słucha. Pnączy nie lubię z tego samego powodu, dla którego nie lubiłem kładek w księciu.
poprzednim w księciu w duszy wojownika na przykład, że po prostu poruszanie się jest wolne i nie pokazuje ono prawdziwych możliwości księcia. Niestety. Stety, niestety. Dobra, wie. Musimy się dostać do miejsca, do którego musimy się dowiedzieć, czym w ogóle jest to miejsce. Wow! Mordeczkę. Wygląda na to, że to jest sprawka stalowego alchemika. Tak, 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 tak. Muszę wyłączyć tutoriale. O! To jest nowy patent. Możemy sobie zjeżdżać w fajnym stylu po specjalnych rampach jakby? Wydaje mi się. Tylko, że tym razem są rampy prowadzące w dół. Oczywiście można z nich zeskakiwać i to jest też pewien, jak to mówią, pattern, pewna... Gimmick, nie, to jest gimmick, tylko nie wiem, jaki gimmick to jest, jak gimmick jest po polsku. Wiem, co to znaczy, ale... książę, mój drogi książę, ty nie wybrzydzaj, potrafisz po sufitach biegać. Myślę, że po prostu nazwę to zagadką platformową, zagadką przestrzenną, platformową zagadką jest dla mnie to, jak bardzo książę nie słucha tego, co chcę mu przekazać poprzez naciskanie klawisza A. Dlatego uważam, że zrezygnowanie z... Dobra, to był mój błąd. Zrezygnowanie z oddzielnego przycisku dla biegania po ścianach to był zły pomysł, bo gracze przywykli do tego, że oni mają jeden specyficzny przycisk. Dlaczego nam to zabieracie? Dlaczego zabieracie nam ten jeden przycisk? Nie rozumiem. Wygląda na to, że pod nieobecność Waldusia dotarliśmy do kolejnej strefy, w której możemy ziemię odkazić. Jak góra nie przyjdzie do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do góry. No, więc mamy alchemika, starcie z tą mędą. Chciałbym do niego podejść. O, tak go podejdę. Troszkami, ale... Ja spróbuję go znowu zabić jednym kombosem. O! Widzicie? Czas spowalnia, kiedy mamy wykonać kolejny ruch naszego kombosa. O! Wow! Tentakle! O Boże, widziałem dość dużo anime. Aby wiedzieć, do czego to prowadzi. Wystarczająco dużo anime. Dobra. B. A, tak. Z tym go nie skończymy, ale... Spróbuj go zatkować, tak? Znaczy, szkoda, że mi to nie wyszło. I skończyłem go w taki bardzo mało efektowny sposób. Tak, ja kończę potwory i ludzi. Ja ich nie zabijam, nie niszczę, nie pokonuję. Ja ich kończę. Maszuj, maszuj, butona, maszuj, maszuj, Elika. Dobrze. Dobrze, Kobito. Dało ci się. No i już mamy tutaj dwa cośki. Trzy cośki. Wow. Niezły prezencik. Korupcja zniknęła. Co to jest? Czy ja chcę w takiej ziemi żyć. Ja chcę żyć w ziemi, w której nie ma korupcji. Wygląda na to, że moją ziemią obiecaną jest Australia. Tak, bo... Czy to jest... Nie. Jak powstała Australia? Poprzez księcia Australii, który przyniósł na tą ziemię efekt cieplarniany. Razem z Eliką. Tak. To jest na pewno to. To tak to wyglądało. To jest historia. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Na pewno. Na 100%.
Wiem, że teoretycznie miałem już skończyć odcinek dawno, ale czekam dalej na Waldusia, żeby się pożegnał z widzami. Sam się żegnać nie będę. Być może przy okazji uda nam się znaleźć 60 cośków. Dobić do 60. Mamy już 15 w tej ziemi. Na pewno idąc tą samą ścieżką, to jest fajne też w tych odrodzonych etapach, że wyglądają one dużo ładniej i można je zwiedzać na nowo, podziwiając też ich właśnie ładność nowo zdobytą. O, wrócił! Więc Walduś, możemy się już pożegnać z widzami. W końcu Walduś wrócił, można się pożegnać. Udało nam się odkazić kolejny kawałek ziemi. Czyli znowu bez korupcji, tak? Tak, mówi... Sebała wkroczyło i nie ma korupcji. Ja już powiedziałem, że ziemia obiecana to Australia. W sumie trzeba będzie się tam wybrać. Dobra, więc żegnają was Seversi i Valion. Trzymajcie się ciepło. Cześć.